Radio Pogoda. Naszym gościem była Małgorzata Pienkowska. Do usłyszenia. Magda Mikołajczak-Ruszewska. Największym budowniczym wszechświata, tak się wyrażę, też w tym sensie. A jeszcze taka krótka sprawa, że tak zwanej komuny, nauczyciel nie pamięta, że była piąta, czy szósta klasa, no mówi, że nie ma Boga, Pana Boga. I chłopak stał uczeń i mówi, dobrze, no to niech mi tam podejdzie granica kołca przeszkadza. Wobec tego ja mam do Pana profesorów i można takie pytanie zadać, gdzie jest granica kołca przeszkadza. Ja uważam, że nie ma, bo ktoś powiedział, że co by to był za ból, gdybyśmy go mogli odjąć swoim rozumiem. No oczywiście, że wszystkie rzeczy są wspaniałe, ale to powiedzieć, co jest mądrość, dobroć, miłosierdzie, miłość Pana Boga. I my naprawdę to tak nic nie pojmiemy. Cała przyroda, cały świat, stworzenia, zwierzęta, roślin, coś wspaniałego, tylko trzeba Pana Boga podziwiać, bo Pan jest wspaniały, piękny i to wszystko stworzył właśnie dla człowieka. Cześć Boże i Bóg łaska. Dziękujemy jeszcze. No, trudno nam się do tego ustosunkować, ale dziękujemy bardzo za ten głos. Mianowicie, no, zgodnie z zakonem, tak powiedziałem na końcu, że w tym modelu, który profesor Mszkiewicz stworzył, po prostu kosmologia kwantowa wynika z istnienia miłości i świadomości. Czyli w takim razie nie ma wszechświata, nie ma niczego, tylko jest ta miłość, świadomość i my musimy wybierać. Jeżeli wybierzemy miłość, wybieramy Boga, ale żeby do tego nieba się dostać, no to trochę to przypomina, że tak powiem, rozwój wiedzy fizycznej. Mianowicie my zbliżamy się do prawdy, ale nigdy jej nie osiągniemy prawdopodobnie. To potwierdza trochę twierdzenie Gödla. I tak samo zbliżamy, jeżeli nawet staramy się, to zbliżamy się do świętości. Ale nigdy jej nie osiągniemy. Potrzebne do tego miłosierdzie Boże. Dziękuję, proszę bardzo. Przepraszam. Ja myślę może, że jeszcze tutaj warto powiedzieć, bo to tak ludziom się wydaje, że wszechświat zaistniał, prawda, mówiąc tam tej małej mikroobjętości, ogromna energia zgromadzona i tak dalej, że był jakby bardzo maleńki punkt w pustej przestrzeni. Otóż nic bardziej mylnego. Przestrzeń jest nierozerwalnie związana z materią. W związku z tym ta przestrzeń rosła w miarę ekspansji. I co my możemy powiedzieć? To my możemy tylko powiedzieć, że dzisiaj my, dla nas osiągalna informacja, to jest wiek wszechświata, tam mniej więcej 14 miliardów lat razy prędkość światła, czyli największa możliwa prędkość rozchodzenia się sygnału we wszechświecie. To jest nasz promień poznania. I w obrębie tego promienia jesteśmy w stanie cokolwiek powiedzieć, to jest maksymalna rzecz, którą jesteśmy w stanie cokolwiek powiedzieć. Słuchacz pytał o granicę końca wszechświata. No my sobie modelujemy pewne zjawiska, prawda? I my tylko tyle możemy powiedzieć, że tak daleko poznaliśmy i ten model właśnie wielkiego wybuchu to jest taki nasz sposób postrzegania wszechświata. Czyli można jeszcze to inaczej powiedzieć, że mianowicie granicą naszego wszechświata jest ta odległość, którą dostrzegamy w taki czy inny sposób. Tak. Ale to wcale nie dowód, że ten wszechświat tam się kończy. A jeżeli chodzi o czasowy koniec, no to jesteśmy przekonani, że on musi się skończyć. I przeszło. Proszę bardzo, Radio Maria. W tym programie Sebastian z Zachodni Pomorskiego. Ja mam pytanie do profesorów. Tutaj jako ojciec musiałem trochę się wgłębić w temat właśnie jakby istoty wszechświata i ze względu na pytania moich dzieci. I jakby najbardziej pasowała mi teoria, nie wiem czy panowie profesorowie znają, to chodzi mi o falowość, czyli że najmniejsze części atomu mają charakter falowy. I tutaj z tego po prostu własne wnioski wyciągnęłem, nie wiem czy to nie jest czasem jakaś teoria fizyczna. Jeśli tak, to proszę właśnie o poprawienie. Ja to sobie tłumaczę w ten sposób, że skoro
niż części atomów są, mają charakter falowy, to gdzieś musi być źródło tej fali. My jako ludzie, dusze nieśmiertelne, stworzone na obraz podobieństwa Boga, możemy mieć wpływ jakby na falę, na tą falę główną, że to jakby związane z wiarą i ze słowami Jezusa dotyczącymi właśnie jarka gorczycy, że gdybyście mieli taką wiarę jak ziarko gorczycy, moglibyście góry przenosić. I tu myślę, że właśnie cuda i ludzie, którzy naprawdę są, posiadają największą wiarę, jaka jest dana człowiekowi, mogą po prostu dokonywać cuda poprzez wpływ na źródło tych właśnie fal, których stwórcą jest Bóg. I tu prosiłbym właśnie o opinię. Bardzo dziękujemy, panie Sebastianie. Dziękujemy serdecznie panu i gratulujemy tego, że pan się dokształca, żeby na pytania dzieci odpowiadać. A jeżeli wracając i przechodząc teraz do tematu fachu, otóż okazuje się, że cały świat jest jak gdyby dualistyczny. Mianowicie cząstki elementarne zachowują się tak jak fala. I możemy obserwować interferencje, dyfrakcje, to jest trudno powiedzieć, co to jest, tak od razu, ale zachowują się jak fale i równocześnie jako cząstki. I zależy od tego, jakim doświadczeniu my obserwujemy, to raz możemy gdzie nawet ten widzieć jako fale i wtedy na przykład możemy dostosować do badania struktury kryształu, czy struktury jądra atomowego nawet, a w innym przypadku widzimy go jako cząstkę niepodzielną, a zawsze jest niepodzielny zresztą. I to, ten dualizm na tym polega. Także, a jeżeli chodzi o boską ziemię, że jeszcze cała inna dziedzina, mianowicie to jest strun, która jest czystą teorią matematyczną, nie ma żadnego potwierdzenia. Niektórzy nazywają, jeżeli oko by zobaczyło, to niektórzy tę część fizyki, której bardzo wielu fizyków poświęca sporo czasu, po prostu nazywają fizyką bajkową. Bo w tej chwili ona nie ma żadnego absolutnie potwierdzenia rzeczywistości. Bo my właściwie nie możemy powiedzieć, co znajduje się wewnątrz atomu, ze względu na to, że mamy takie, powiedzmy, kwanty przestrzeni i kwanty czasu, najmniejsze cząstki czasu, najmniejsza cząstka przestrzeni, ten czas najmniejszy to się nazywa czasem Plancka, z 10^45 sekundy, wielkość, rozmiar to jest również stała długość Plancka, to jest najmniejsza odległość, jaką sobie możemy znowu wyobrazić, w tej chwili nie wiem, ale to jest 10^-30, które jeszcze nie pamiętam dokładnie tej cyfry. W każdym razie trzeba to tak traktować, że my po prostu nasza wyobraźnia nie wystarcza do tego, żebyśmy sobie wyobrazili, że coś jest równocześnie i cząstką i falą. No ale mamy dowody eksperymentalne na to, że tak jest. Po prostu. Mogę budować oczywiście jakiś kompromis w postaci paczki falowej, która jest falą i jednocześnie jest skoncentrowana w jakiejś małej przestrzeni. No ale ten... To jest tylko model, on tam nie wytrzymuje próby czasu, zasady nieoznaczoności i tak dalej, także tutaj mamy pewne ograniczenia i to są też tylko takie nasze modele, które my sobie budujemy, pod czymś musimy się zawiesić, ale tu rzeczywiście jest tak, że teoria superstrun no, nie daje się zweryfikować doświadczalnie i w związku z tym no, nie może wejść do tego schematu rozumowania i do tego kanonu fizyki, o którym tutaj pan profesor mówił na samym początku. Natomiast ten falowy charakter i tak dalej, on się wydaje, on jest bardzo użyteczny, jeżeli na przykład możemy w ten sposób sobie budować, powiedzmy, te najbardziej prawdopodobne odległości, w których elektron przebywa w atomie, to rzeczywiście jest to fala stojąca się. Tam całkowita ilość długości fali musi być odłożona wzdłuż obwodu. I to jest bardzo ciekawy model, bo to jest takie jakieś inne spojrzenie na model Bohra, ale my to bardzo ostrzegamy przed tym modelem Bohra, bo on jest taki mechanistyczny, wyznaczone orbity, a my potrzebujemy się tym, jak pan profesor wcześniej wspominał,
pojęciem prawdopodobieństwa. My wiemy o tym, że to jest tam jest górka, tam jest maksimum prawdopodobieństwa, ale to może ludzie dobrze przebywać trochę bliżej czy trochę dalej z trochę mniejszym prawdopodobieństwem. No i z tymi wszystkimi konsekwencjami, o których tu była mowa. Także to jest bardzo ciekawe, bardzo pouczające i na takim etapie tłumaczenia dzieciom bardzo na pewno warto się do tego odwoływać, ale też musimy zdawać sobie sprawę z ograniczoności tego modelu. A tutaj jeszcze można tylko tyle dodać, że ten model falowy materii jest sprawdzony doświadczalnie i to nie tylko na tych najmniejszych cząstkach, na przykład na fullerenach. A fulleren to jest taka piłka złożona z 60 atomów węgla i okazuje się, że fullereny ulegają tak samo interferencji, czyli zachowują się jak fale, ale tylko tak długo, dopóki nie chcemy sprawdzić, którą drogą się poruszamy. Jeżeli na przykład pobudzić jego świecenie i po drodze będą być świeciły, to od razu przestaje obraz interferencyjny się psuje. Także one nie pozwalają, natura nie pozwala nam jak gdyby pewnych granic poznania tego przekroczyć. No to ingerujemy w układ, po prostu w trakcie pomiaru zaburzamy układ. No i tak to wygląda w praktyce. Natomiast rzeczywiście tak jest i jeżeli ta długość fali jest porównywalna z długością obiektu, na który ta fala pada, no to wtedy mamy oczywiście ten efekt falowy, jeżeli ta wielkość obiektu, na który fala to cząstka pada, no to wówczas jest znaczna różnica, na przykład dużo większa przeszkoda, na przykład fale radiowe długie, na przykład były słyszalne w Ameryce, prawda, bez żadnych przekaźników, dlatego że one się uginały na przeszkodach, na krzywiznie ziemi i po prostu w ten sposób docierały. Z drugiej strony jakość tego jest taka średnia, więc działamy na uchwałę. Chociaż też chyba tak się stało, że kiedyś te długie fale spokojnie w Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii były odbierane nasze polskie radio na długich falach, a teraz jak gdyby skróciła się ta możliwość tej długiej fali. Nie wiem, czy z racji zagęszczenia różnych częstotliwości. Nadajnik straciliśmy w przesercu. A to wcześniej. No nie, to jest nie tylko dlatego, że rzeczywiście tych fal trochę za dużo jest, nie trzeba wyłowić sobie wszystkiego. No, są szumy. Kiedyś pamiętam, jak ludzie słuchali Radia Maria Zdrawska z 1-kilowatowej stacji w Szczecinie. Dzisiaj absolutnie to jest niemożliwe. Super, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Halo, szczęść Boże, jak Boże. Mówi, czy zachodzi o pomoc, no to to pytanie, czy jest większa szybkość niż światła? Ja jestem laikiem w tych sprawach, ale mi się wydaje, że większa szybkość niż światła to jest inny już wymiar. A drugie pytanie to było takie, Einstein powiedział, że czas nie płynie, tylko my płyniemy w czasie. Chciałbym po prostu o komentarz tego zapytać. Dziękuję panu bardzo. No, dziękuję, Bóg zapłać. Szybkość światła rzeczywiście jest maksymalną szybkością w przyrodzie i nie ma większej szybkości, ale jeżeli fale te rozkładamy, takie paczki fal właśnie, na które rozkładamy elektron czy foton, to wtedy niektóre z tych fal teoretycznie mogą się rozchodzić szybciej, ale cała grupa fal, że tak powiem, prędkość grupowa jest równa co najwyżej prędkości światła. A z czasem nie płynie, tylko my płyniemy w czasie. To jest dokładnie cytat. No cóż, to jest w duchu teorii, powiedzmy w duchu tak ogólnej teorii zjawności, jak i szczególnej. No cóż, więcej można na ten temat powiedzieć. Czas to jest rzeczywiście rzecz obiektywna, ale również zależna od prędkości, z jaką się poruszamy. Tylko taki jest fakt fizyczny, stwierdzalny, natomiast kwestia względności ruchu, tutaj to trochę inaczej zostanie się powodowane. Trzeba by pomyśleć. Taki komentarz od pana Gorąca. Proszę bardzo, Radio Maryja. Cześć Boże panu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Można wyłączyć radio, żeby panu i nam nie przeszkadzało?
osobiście. Trochę. Proszę ojca, ja dzwonię w temacie audycji. Chciałbym nawiązać do wypowiedzi jednego z radiosłuchaczy, który wspominał właśnie o aktywności słonecznej. Ja jakiś czas temu oglądałem taki film Wielki Odpust Ocieplarniany na internecie, gdzie wypowiadali się sami profesorowie, między innymi profesor Nir Sahib z Instytutu Fizyki Uniwersytetu w Jerozolimie, kilku innych profesorów z innych dziedzin. I między innymi tam jest zapisana jakby teoria mówiąca o tym, że ponieważ Słońce, tak jak każda gwiazda, jest jednym wielkim reaktorem termojądrowym, my jako Ziemia jesteśmy napromieniowani różnego rodzaju cząsteczkami, które są uwalniane w trakcie tej reakcji termojądrowych. I cały film jakby pokazuje od strony takiej jakby już naukowej, czyli to, co panowie nazywali chyba kolapsem w trakcie audycji, że można w naturalny sposób pewne rzeczy zaobserwować, wskazuje, że cała właśnie ta historia nakręcona od czasów pani Margaret Thatcher, która chciała pozamykać wszystkie swoje kopalnie i dawała olbrzymie pieniądze wszystkim pseudoprofesorom, którzy na siłę udowadniali, że mamy jakiś efekt cieplarniany, jest właśnie prawdziwa. No i tak naprawdę chciałem panu zapytać jakby o panów opinii na ten temat, ponieważ no, tego dwutlenku węgla w naszej atmosferze jest raptem około 0,04, pary wodnej jest 4%, czyli tak naprawdę na logikę, biorąc pod uwagę wszystkie prawa fizyki i chemii, które zostały w tym filmie przedstawione, no, pokazuje dokładnie to, że ta skromna ilość dwutlenku węgla nijak nie oddziaływuje na nasz klimat. No i tutaj dosyć poważni naukowcy z różnych znamienitych uniwersytetów, Harvarda i innych, pokazują, że badania genealogiczne, badania lodu sprzed wielu milionów lat, gdzie pęcherzyki powietrza zamrożone w warstwach lodu tam sprzed wielu milionów lat pokazywały, że była epoka lodowcowa, a dwutlenku węgla było dużo więcej niż mamy obecnie. Także prosiłbym jakby o panów opinię w tej sprawie, czy państwo mieliście oglądać okazję ten film. Ja powtórzę dla wszelkich radiosłuchaczy. Wielkie oszustwo cieplarniane. Jest ten film w internecie. Natomiast druga sprawa, którą chciałem poruszyć, ponieważ no, państwa uczelnia też ma taki wydział, z tego co zrozumiałem, dziennikarsko-medialny. No ja zachęcałbym, żebyście państwo być może zaczęli produkować pewne programy takie tematyczno-naukowe właśnie z takimi znamienitymi gośćmi, ponieważ ja dosyć często oglądam różne produkcje, no niestety z krajów anglosaskich. Wiadomo, że jest to wszystko robione na zamówienie różnych dużych kanałów telewizyjnych, sformatowanych pod no, tego klienta anglosaskiego. Te programy są no, niesamowicie ciekawe o kosmosie, planetach, o fizyce, o różnych innych dziedzinach naukowych. Natomiast no, tam nie ma polskich naukowców. I wszystko się to ogląda z perspektywy ich poglądów. Natomiast no, ja bym był bardzo za tym, żeby pan Jacek Kurski jako prezes telewizji i być może państwo w jakiejś koprodukcji na przykład zaczęli kręcić takie programy o fizyce, o chemii, o naukach ścisłych, gdzie polscy naukowcy będą się wypowiadali do kamery, bo to nie są drogie produkcje, żeby w laboratorium posadzić fizyka, który w pasjonujący sposób, jak panowie profesorowie mogą o to wiedzieć, o różnych zjawiskach matematycznych, fizycznych, geologicznych, chemicznych, biologicznych, farmaceutycznych, gdzie polscy młodzi ludzie, dzieciaki ze szkół będą mogli zobaczyć, że my mamy też naukowców, że mamy niesamowicie zdolnych naukowców, którzy odnoszą sukcesy, którzy mogą coś wytłumaczyć prostym językiem, który jest zrozumiały, jeżeli się już pewne etapy nauki ukończy. Także życzę wszystkiego dobrego i panom w karierach naukowych i wszystkim jakby prowadzących audycję. Prosiłbym o odpowiedź a propos tego filmu właśnie Wielkie Oszustwo Cieplarniane, bo wydaje mi się, że polscy naukowcy, gdyby dołożyli cegiełkę, też jakby mogli na forum ONZ-u po prostu obalić to jedno wielkie kłamstwo. Dziadwinie powiedz, kurde. Trzeba po prostu wierzyć w te bzdury, które nakręcił anglosaski świat, żeby pozamykać nam kopalnie. Pozdrawiam. Szczęść Boże. Pana imię? O, niestety nam się nasz słuchacz. Mniejsze już o imię. Ja tutaj chciałem zwrócić na uwagę na to, że niedawno tutaj było wystąpienie w tejże audycji profesora Stankowskiego, który na temat tego efektu cieplarnianego mówił.
I gdyby czasem jeden wybuch wulkanu może spowodować większe zmiany niż cała nasza gospodarka i to, co my możemy wyprodukować. Także to rzeczywiście zakrawa na oszustwo. Tak mówiono, panie profesorze, taka informacja, kiedy na Islandii wybuchł wulkan, to był rok 2010, kiedy też katastrofa smoleńska była. Tak, właśnie, to mówiono, że tyle ciepła poszło w atmosferę, że wszystkie samochody na świecie musiały 80 lat jeździć, żeby to porównać. Tak, ale my rzeczywiście tutaj tym się nie specjalizujemy, także trudno nam na to odpowiedzieć tak ilościowo, dokładnie, jak na tematy fizyczne. Tylko po prostu były epoki lodozlodowacenia, przecież lody sięgały aż tutaj do ostatnie zlodowacenia, gdzieś do rzędu, powiedzmy, Leszna, czy gdzieś są skutki tego, także te epoki się ciągle powtarzają i niewykluczone, że wkrótce możemy mieć znowu znaczne ochłodzenie. Także ta korelacja zdumiewająca jest, korelacja właśnie aktywności słonecznej. Z tym ja bym chciał jeszcze tutaj wrzucić taki nasz kawałek, jeżeli to mogę zareklamować sobie kolegę profesora Roberta Hołysta, którego może przy okazji pozdrawiamy. Gdyby tam ktoś słyszał, proszę przekazać zaproszenia profesora, który mówiąc o efektach parowania i tak dalej, wskazywał na braki, na błędy w tym właśnie obliczeniach, wyliczeniach właśnie tych wszystkich naginających wyraźnie fakty do tego, żeby wyszło to, a ten wszechświat, ta nasza kula ziemska, średnia rzecz biorąc, akurat od tak mniej więcej 2000 roku zaczęła się ochładzać, no ale o tym profesor Stankowski już mówił. Co do tego, że trzeba byłoby odkłamywać te sponsorowane i z całą pewnością nacechowane pewną tezą, to ja tylko jeden przy programy kontrować, to na pewno by warto, chociaż zdaję sobie sprawę, że to są konkretne koszty i pewnie będzie trudno, ale te materiały, które te nasze dyskusje i tak dalej są dostępne, także to jest tylko kwestia informacji, tak? I to może tutaj trochę tego jest, a ja tylko chciałem jeszcze może pokazać, przypomnieć to, że profesor Stankowski, który przecież badał na przestrzeni 200 tysięcy lat dokładnie te pęcherzyki powietrza i pokazał właśnie te dane, nie został nawet wpuszczony nie został dopuszczony do w ogóle tego szczytu klimatycznego, jaki się odbywał w Poznaniu. Także to jest właśnie ta eliminacja niewygodnych dyskutantów, milczenie elit, przyzwolenie na takie właśnie tendencyjne dobieranie, to nie ma nic wspólnego z ideą Universitas, na której ufundowane są szkoły wyższe uniwersytetu. Radio Maria, bardzo proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Panie Kiwiku, amen. Mój Paweł z diecezji Płocki, szczęść Boże wszystkim Państwu. Ja mam takie pytanie, ponieważ to, co kilkadziesiąt lat temu było niemożliwe, w tej chwili się realizuje i technika rzeczywiście idzie w szalonym tempie do przodu. Natomiast zdolności organiczne człowieka, one są określone i one nie mogą ulec zwielokrotnieniu, dlatego że człowiek po prostu jest w jakimś stopniu, bardzo poważnym stopniu ograniczony. I w związku z tym mam takie pytanie. Czy świat naukowy rozważa ewentualność budowania kiedyś w nieokreślonej przyszłości rakiet fotonowych? Właśnie i biorąc to pod uwagę, że zdolności organizmu ludzkiego na przeciążenia są ograniczone, a to są prędkości po prostu niewyobrażalne. To tyle. Dziękuję. Szczęść Boże. Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże, panie Kurde. No cóż, rakiety fotonowe. Idea oczywiście dobra, ten wiatr słoneczny napędza oczywiście statki kosmiczne, które znajdują się tam gdzieś, powiedzmy w przestrzeni już i tak dalej. To wiemy, że to jest wykorzystywane. Dla słuchaczy to właśnie tak to wygląda, że jeżeli foton pada na jakąś powierzchnię, to niesie ze sobą jakiś pęd. Jeżeli ta powierzchnia, jeżeli jest zaabsorbowany, to wówczas przekazuje ten pęd z tej powierzchni. Natomiast jeżeli się odbija, dlatego te wszystkie są wysrebrzone również z tego powodu, żeby się nie nagrzewały nadmiernie i tak dalej, to wówczas on zmienia pęd, w związku z tym jakby przekazuje dwa pędy swoje, zmienia pęd o 180 stopni, czyli dwa pędy
przekazuje temu statkowi. Stąd takie właśnie można, ale rozumiem, że tu chodzi o trochę co innego. Nie chciałbym się tutaj za szeroko na ten temat wypowiadać, ale z całą pewnością przyspieszenia to jest to, co nas takie wywołuje przeciążenia, bo w sytuacji, kiedy porusza się statek kosmiczny już ze stałą prędkością, to wówczas to już nie jest destruktywne dla człowieka. Natomiast przyspieszenia to jest to, co generuje zgodnie z drugą zasadą dynamiki gigantyczne siły przeciążenia, które po prostu mogą być destrukcyjne dla człowieka. To tak tytułem wystąpienia, wyjaśnienia dla słuchaczy, ale akurat z tymi rakietami fotonowymi nie zetknąłem się tak szerzej, tylko tyle mogę na ten temat powiedzieć. Ja też na temat rakiet niewiele powiem, raczej nic nie powiem, natomiast jeżeli chodzi o przeciążenia, to nie tylko przeciążenia szkodzą człowiekowi, ale również sam pobyt w przestrzeni kosmicznej, gdzie nie ma grawitacji. Mianowicie okazuje się, że kosmonauci po dłuższym czasie muszą, że tak powiem, ich organizm zaczyna się traci przystosowanie do warunków ziemskich, do grawitacji. I po prostu muszą kurację przechodzić, ażeby wrócić z powrotem do normalnej. Niektóre kości, mięśnie zanikają i czy może tak daleko jeszcze nie doszliśmy. No bo to jest kilka miesięcy. Tak, ale są skutki właśnie tego typu, także... Ale bywa, że i 8 miesięcy. Tak. Bardzo wątpliwe, czy my będziemy mogli na duże odległości kosmiczne podróżować bez szkody. Na zdrowie, tak. To jest ciekawy aspekt. Do utrzymania zdrowia. Proszę bardzo, Radio Maryja. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry wieczór w sumie. Dobry wieczór. Dzwoni Adam z podróży. Właśnie tak jadę i chciałbym zadać wam jedno pytanie. Po prostu mam taką trochę duszę filozoficzną i kiedyś wpadłem na coś takiego, czy jeżeli ludzki umysł potrafi wygenerować jakąś myśl, to moim zdaniem jesteśmy w stanie to zrobić. I proszę teraz podać mi, zanegować moją myśl, bo mój tryb rozumowania jest taki, że wszystko, co ludzki umysł w stanie jest wymyśleć, czyli przyjść do niego jakaś myśl kosmiczna, nie wiem, fale czy cokolwiek, jakby to nazwać, jesteśmy w stanie to zrobić w przyszłości, powiedzmy, bo nie mamy do tej chwili teraz takiej technologii. Czy jest mi pan w stanie zanegować moją myśl filozoficzną, którą nigdy, nigdzie nie przeczytałem, sam po prostu ją, powiedzmy, wymyśliłem? Dziękuję bardzo, proszę o odpowiedź rzetelną. Dziękuję bardzo. No tak, oczywiście, że jeżeli człowiek sobie pomyśli, że na przykład dotrze do najbliższych, powiedzmy, do innych układów galaktycznych, czy coś takiego, no to musi założyć, że albo będzie długo żył, czego nie obserwujemy, i to naprawdę długo, natomiast albo będzie się poruszał z prędkościami większymi niż prędkość światła. A to akurat, jak raz jak tutaj powiedzieliśmy, nie jest możliwe. Także nie wszystko, co człowiek sobie pomyśli z punktu widzenia fizyki, tej wiedzy, którą dzisiaj posiadamy, cały czas się zastrzegamy, mamy ograniczoną możliwości wykonywania doświadczeń, że nasza wiedza może ulec korekcji, jeżeli odkryjemy jakieś nowe zjawiska, ale ten stan wiedzy, który dzisiaj mamy, pozwala wykluczyć co najmniej takie i wiele innych, powiedzmy, możliwości wykonania czegoś, co się człowiek pomyśli. Człowiek może pomyśleć, i to właśnie tutaj mówiliśmy o tym w tym aspekcie wcześniejszym, jest właśnie tym fenomenem, ma ten intelekt, co go odróżnia od tej właśnie materii, od tego, co jest materialne, ale no, nie wszystko da się wykonać. Jeszcze może do tego bym dodał tylko, że nasze możliwości wzrastają w miarę rozwoju wiedzy i konsekwencji za wiedzą rozwija się technika. I te techniczne możliwości są coraz to większe i w tym znaczeniu może mogą być nawet myśli, które tam dawno, dawno, powiedzmy, ktoś w starożytności marzył, żeby na Słońce czy na Wenus polecieć i to było niemożliwe. A w miarę rozwoju techniki to wiele rzeczy staje się możliwe. Jeszcze przecież za mojego życia dosyć już długiego względem człowieka, w wieku
człowieka, ale krótkiego względem historii. Przecież byśmy żyli w takim okresie, że telekomunikacja działała tylko na zasadzie łączności telefonicznej przewodowej, prawda? A w tej chwili no, to się zupełnie zmieniło. Mało tego, my z najnowszej technologii korzystamy właśnie używając GPS-u na przykład, gdzie już trzeba uwzględniać relatywistyczne skrócenie czasu, czy wydłużenie, czy w zależności od tego, gdzie względem jakichś tych, powiedzmy, satelitów to mierzymy. I to wszystko trzeba, ten komputer tam musi obliczyć, prawda? Żeby nam pokazać dokładnie, a pokazuje dokładnie drogę, prawda? Także te nasze możliwości się ciągle wzrastają. Czyli moglibyśmy tak tutaj troszeczkę uściślając myśl naszego słuchacza, pana Adama, sformułować w ten sposób, że oczywiście można, da się zrobić to, co umysł ludzki sobie pomyśli, ale mający tę wiedzę, którą dzisiaj ludzkość posiada, tak? To wtedy taki człowiek świadomy tej wiedzy, no to będzie wymyślał rzeczy, które będzie, czy będzie oczekiwał jako możliwe, tak? Rzeczywiście to tak to jest, że nasze możliwości rosną cały czas i trzeba marzyć. Bo te marzenia właśnie są tym dynamicznie przyspieszają właśnie myśl człowieka i tak dalej. Proszę bardzo, Radio Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku Panu. Teraz i zawsze. Z Górnego Śląska. Ja chciałam tak może, też nie jestem filozofem, ale temu Panu przedmówcy troszkę wyjaśnić, że możemy myśleć, wymyślać, ale i tak boskiego rozumu nie ogarniemy. Bo Bóg to wszystko stworzył, także my możemy dążyć do pewnych rzeczy, zbliżać się do nich, próbować ich jakby smakować, ale i tak myśli Bożej nie ogarniemy. Także nasze ludzkie możliwości są coraz lepsze, pewne osiągnięcia są coraz doskonalsze, ale ja myślę, że na tym wszystkim czuwa Bóg, to nam i tak wszystkiego nie pozwolić. Wszyscy umieć, jak było w przypadku wieży Babel, prawda? Chcieli, skończyło się, jak się skończyło. Także tyle tylko chciałam powiedzieć, że możemy myśleć, oczywiście, możemy dążyć, jeżeli to będzie dobre dla ludzi, jeżeli będziemy tworzyć rzeczy, instrumenty, które będą ludziom pomagać. Owszem, ale uważam, że i tak no, musimy na tych naszych możliwościach skończyć, bo po prostu Bóg Wszechmogący nas tym wszystkim czuwa. Pozdrawiam, dziękuję za audycję. Panem Bogiem. Bardzo dziękujemy, z Panem Bogiem. No, pewno z Panem trzeba się zgodzić, że tak jest. No, Bóg tutaj według naszych tych założeń ma wiedzę nieograniczoną, nieskończoną, a my mamy skończoną. Także, wracając do tego modelu wszechświata wirtualnego. Także wtedy, z którego wynikają prawa kosmologii, prawda? Więc w takim razie jest dosyć realne. Także z tym pewno trzeba się pogodzić, no ale tym niemniej ciągle mamy większe możliwości. To jest też prawda. Bardzo dziękuję. Panowie, czas bardzo szybko minął. Bardzo dziękujemy, że jesteście dzisiaj z nami w ten wieczór. Teraz w Radiu Maria, wcześniej w telewizji Trwam. Słowo podsumowania, nim się rozstaniemy. No my bardzo dziękujemy tutaj radiu, telewizji Trwam i Radio Maria za to, za umożliwienie nam tego wystąpienia, bo no naprawdę zależy nam, żeby ludzie coś wiedzieli. No a nie ma gorzej nauczonego przedmiotu w szkole niż fizyka. Historycy co prawda będą temu przeczyć, ale na historię jeszcze są godziny, natomiast na fizykę jest godzin bardzo mało. I właściwie współczesnej fizyki w ogóle się nie uczy. Także jeżeli nasi słuchacze cokolwiek się dowiedzą, to albo z literatury, albo z filmów, prawda, albo z takich audycji. Także bardzo się cieszymy, że możemy to spopularyzować, bo osiągnięcia fizyki są z kolei tak kolosalne, że no, cała technika jest na tym oparta, prawda? W ogóle nie byłoby techniki, gdyby nie było fizyki, nie byłoby chemii. Praktycznie, bo biologii i tak dalej. Tak, bo konsekwentnie już biologia, prawda? Filozofia, to wszystko korzystać musi, to znaczy filozofowie muszą liczyć się z faktami, które fizycy odkrywają, bo inaczej to trafią, że tak powiem,
na właśnie takie poglądy, na takie przekonania, które są sprzeczne z nauką. Także my za to bardzo dziękujemy i dziękujemy tym słuchaczom, którzy się tutaj zgłaszali, a zgłaszali się z tym naprawdę ci, którzy interesują się tym. Nie było tu jakichś wielkich uczonych chyba, czy konkurentów, ale byli ludzie, którzy byli zainteresowani tym zagadnieniem i bardzo im dziękujemy za wszystkie pytania. Jeżeli przepraszamy najbardziej, jeżeli nie możemy odpowiedzieć w pełni, dać pełni satysfakcjonujących odpowiedzi. Bardzo dziękuję. To był głos pana profesora Henryka Jaszydowskiego. A ja chciałem tylko króciutko, zgadzam się z tym, dziękuję. Natomiast chciałem również słuchaczom i chciałem tylko powiedzieć, że jeszcze raz podsumować, że to są dogmaty i te dogmaty, o których mówiliśmy, one są wyborem. Arbitralnym wyborem, nie są to pewniki wynikające z nauki. Jest to transcendentne, zewnętrzne w stosunku do badań naukowych i nie wolno, że tak powiem, podciągać tego pod osiągnięcia naukowe, tylko trzeba się uczciwie przyznać, że to jest przedmiotem naszej wiary. Jeżeli mówimy o tych dogmatach materialistów, trzech, które były tutaj jako przedmiotem tej audycji. Czyli właściwie materialiści nie powinni się powoływać na naukę. W tych wyborach swoich. No bo my też mówimy, że to jest zawsze po prostu są dogmatami. Panowie, bardzo, bardzo dziękujemy za to spotkanie. Mamy nadzieję, że na następne spotkanie. Szczęść Boże wam. Szczęść Boże. A kogo chcecie pozdrowić? No ja chciałem pozdrowić nasze środowisko naukowe, którego się wywodzimy, jedno tutaj w USKSiMU i tam naszego wydziału, ale również moją rodzinę, która z całą pewnością tego słuchała, Marysię Witajewską, którą tam wywołaliśmy po drodze w telewizji Trwam. Dziękuję, to pan profesor Grzegorz Musiał. Ja swoją rodzinę przede wszystkim, która jest rozproszona trochę, bo w Toruniu również jest. No i takich wnuków, którzy są bardzo zainteresowani tym. No i wszystkich słuchaczy pozdrawiam przy okazji. Małżonkę? Małżonkę, oczywiście, całą rodzinę z małżonką na czele. Już od niej pierwszą recenzję mam. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże, panowie, szczęść Boże. Bardzo dziękuję. Naszymi gościami byli pan profesor Henryk Szydłowski, profesor Wydziału Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, też członek Akademickiego Klubu Obywatelskiego imienia Lecha Kaczyńskiego i drugim profesor Grzegorz Musiał, również profesor Wydziału Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i naszej uczelni w Toruniu, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej i członek Zarządu Akademickiego Klubu Obywatelskiego imienia Lecha Kaczyńskiego. Temat dogmaty materialistów kontra współczesna fizyka. Dziękuję też i państwu za uwagę. Dziękujemy za telefony. A za chwilę na naszej antenie wspólna modlitwa kompleta. Damy Panią szczęść Boże. Boże, weź ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Uczyńmy rachunek sumienia. Kolejny dzień Pański, dzień, w którym uświadamiamy sobie naszą godność dzieci Bożych, że zostaliśmy nabyci za cenę najdroższej krwi Jezusa Chrystusa. Chcemy podziękować Tobie, Panie, za miłość, za to, że możemy przeżywać swoje życie we wspólnocie Kościoła. Dziękujemy za każdego człowieka. Dziękujemy za wszystkie dary, talenty, którymi możemy się dzielić
świadomie też naszej słabości. Chcemy przeprosić za każdą naszą małość, może za złość, złe słowo, złe myśli, za każdą przykrość, którą wyrządziliśmy drugiemu człowiekowi. Niedziela to też moment zastanowienia się, jak przeżywamy dzień świąteczny, jak wygląda nasza Eucharystia, przygotowanie do niej, nasza modlitwa, nasze bycie przed Tobą, Panie, jak z wiernością naszemu powołaniu jak z obowiązkami, które wynikają z powołania i z racji stanu, za wszelkie zło, które spowodowaliśmy, za wszelką krzywdę, szczerze żałujemy i prosimy Cię, Panie, o miłosierdzie Twoje. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracie i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych. Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełnij pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze. Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania. Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen. Pan Cię okryje swoimi piórami, nie lękniesz się strachu nocnego. Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka? Mówi do Pana, Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam. Bo On sam Cię wyzwoli z sidła myśliwego i od słowa niosącego zgubę. Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz. Wierność Jego jest buklerzem i tarczą. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej. Ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe. Choćby 1000 padło u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka. Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom. Bo Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś Najwyższego. Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu. Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach. Będąc, abyś stopy nie uraził o kamień. Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz. Wiem, bo przylgnął do mnie. Osłonię go, bo poznał moje imię. Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim wyzwolę go i sławą obdarzę. Nasycę go długim żywieniem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan Cię okryje swoimi piórami, nie ulękniesz się strachu nocnego. Prosimy. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie, a nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
w ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny. Powierzam ducha mojego.